Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy już jesteśmy u kolegi Sebastiana Ostolnickiego, a byliśmy dzisiaj tutaj na locie, sfilmować przylot, przyszliśmy też tutaj na wspólny gołębnik do Czerska, do jego tutaj gołębnika właśnie, zobaczyć jak tutaj gołębie są, w jakiej kondycji i ile ich tu jest. Tutaj kolega Sebastian właśnie, teraz tutaj byliśmy, widzieliśmy, otworzył, żebyśmy sobie zobaczyli, ma taką wolierę wybudowaną, one sobie tutaj wychodzą podobnie jak w latach poprzednich. Modyfikacje, jakie widzimy w stosunku do poprzednich lat, to jest tylko kolory chyba dorzuciłeś, co? Nie, nie, tak samo. Tak było? Nie pamiętam już, no ale nic. To no, na tą chwilę jest 230 gołębi przyjętych, praktycznie ta część jest cała zasiedlona. Ta część, jak widać, ta mają dostęp prawej do tej części woliery, te dwa boksy. Również tutaj, jak widać, jest otwierana ta część. I zauważyłem, że nie demontując tego, powiedzmy do godziny 14 tutaj wychodzą sobie do tej woliery, a po 14 otwieram to, jakby one już tu wyszaleją i wtedy mają z kolei ten drugi wlot, otwieram i mają wolny wylot, nie? Także fajnie się zaaklimatyzowały, bo chyba do tej pory może jedna sztuka zginęła, nie? Zginęła, czy padła, czy nie ma? Bo w zeszłym roku zrobiłem tak, że zdemontowałem wolierę i od razu wypuściłem, nie? I to tam trochę gołębi poginęło jednak, nie? W tym roku szybciej je wypuszczam. Efekt jakiś tam jest, jednak taka woliera to jest przed gołębnikiem, to jest super sprawa, nie? Widzimy, one sobie siedzą, mogą tu okolice oglądać. W kondycji jakie one są w zeszłym roku? Na razie jednego ptaka musiałem usunąć, a tak to jest wszystko. Szczepiasz je od razu jak przychodzą, czy ufasz naprawdę temu, czy hodowcy nie szczepili? Naprawdę hodowcy mają świadomość, że gołębie nieszczepione jednak słabiej się tu aklimatyzują, nie? I większość hodowców jednak przysyła gołębie zaszczepione, nie? To mówisz, masz 203... Zresztą w regulaminie tak zapisałem, bo widziałem, co w zeszłym roku się działo, że jednak te gołębie nieszczepione. Jednak to jest w takim jednym boksie jest, powiedzmy, od kilkunastu hodowców gołębie są, nie? No to przychodzą, siłą, nie? Rzeczy, to są też bakterie od kilkunastu hodowców. Te, które są dla tych gołębi z macierzystego gołębnika, te bakterie nieszkodliwe, one w innych hodowlach już powodują infekcje chorobowe. Tak, tu widać pewne modyfikacje dokonałem, nie? Bo tu zawiesiłem te siatki przeciwwietrzne, też super egzamin zdają, bo nie chodzi nawet o wiatr, ale o opad deszczu, jak nieraz z tej strony tutaj, od strony wschodu, jak wiadomo te wloty są, jednak ten deszcz zatrzymuje ta siatka, nie? Też. Tutaj masz tych gołębi 230, ale tutaj obsada jest jeszcze, bo tutaj też niezasiedlone jest na razie. Mamy, przyjmujemy ogólnie gołębie do końca czerwca, nie? Jeszcze będziemy te zamienne przyjmować, ostateczny termin to jest koniec czerwca, te podstawowe jest do końca maja, także wiadomo, jak ktoś tam przyśle 10 czy tam 5, to tam wszystko jest do dogadania się, nie? Ale powinno być około 420 gołębi, nie? Widzimy, one sobie siedzą. Hodowcy na przykład może, część wysłała w tej chwili, część gołębi i część dosyła z drugiego lęgu. Tu widzimy sobie te gołębie, może tak będzie, no zobaczymy, ładnie siedzą. Tipesy mają pozakładane. Na stronie internetowej jeszcze nie mają, tylko mają te, co są wypuszczane. Mają. A nie, to mają tylko znaczniki, telefonu, no właśnie tak. Widzę. No. Specjalnie jeszcze nie mam na stronie tej, zrobimy spis tych gołębi, które są. Bo mówię, część hodowców przysłała tylko te podstawowe, te rezerwowe, teraz będą dosyłać, nie? Także na przykład ktoś tam miał 20 gołębi zgłoszone, to ma do tej pory 7, nie? Także nie wszystkie gołębie. A myślę, że obsada w tym roku jest fajna, bo hodowcy zresztą na liście uczestników zobaczą ciekawe nazwiska i uczestników olimpiad i spartakiad. Jest na przykład Paweł Socała, który nie na tej spartakiadzie, ale na tych dwóch poprzednich miał w reprezentacji gołębie. Spartakiada, to ja tylko wyjaśnię tytułem wykreślenia, europejska wystawa gołębi. Europejska. Tak, tak potocznie, zostały przez komuny, widzę. Jest, gołębie są z Niemiec, z Anglii. Dużo jest właśnie z południa. Polski Janek Puchęcak też przysłał 10 gołębi. Także one sukcesywnie, Mariusz Babiński, tu będzie kolega je rozmieszczał. Zapraszamy, sezon lotowy, kiedy na wspólnych gołębnikach się rozpocznie, tutaj będziemy też kolegę odwiedzać. Może i pokażę, relacjonować, pokażmy jeszcze, wejdziemy sobie do środka, zobaczymy. O, tutaj, ja wejdę, o, przemknę, bagietka, zostań. Można zobaczyć, o, nawet jaki kał jest, nie sprzątam, a kał jest no, idealnie, póki o, co jest wszystko odpukać, idealnie. Popatrzmy, o, sobie siedzą, mają takie, tak jak w latach poprzednich, widzimy siodełka na ruszcie takim. Gołębie są. No. A ty masz całkiem zamknięte teraz, odpukać, tak? Odpukać, bo te dwa boksy jeszcze nie były wypuszczone, nie? To są te, co najpóźniej przyszły. Tak, tak. No zobaczmy. A tu mamy te gołębie, które sobie mogą na tą wolierę wyjść. Do woliery już są wypuszczane na też
Na zewnątrz też? Tak, tak, tak. Latają też całkowicie już tak, same? Tak, tak. Aha. Zobaczmy. Rąk jest, można powiedzieć. Trochę się przestraszyły nam tutaj. To duża zasługa też hodowców, nie? Którzy to jednak dosyłają, nie? Myślałem, że się przestraszyły, że duża zasługa. Może psa akurat na zewnątrz widzą, nie są przyzwyczajone, tak? My tu weszliśmy, o, dobrze. Widać, jak do sytości trochę jęczmienia dosypuje tam na koniec. Wczoraj jeszcze nie zjadło. No nic. Będziemy kolegę sukcesywnie tutaj odwiedzać. Także jeszcze można, mogę powiedzieć, że zapisy wciąż trwają, można się zapisać, bo jeszcze trochę miejsc zostało, nie? Bo jest obsada. Powiedzmy, ile wynosi opłata za gołębia? Opłata wynosi 400 zł, to jest za jednego, początkowa, tak, brutto za jednego gołębia podstawowego i jednego, którego można przysłać w rezerwie. Nie? Szczegółowe wszystkie informacje o zasadach rywalizacji są w regulaminie na stronie wgczersk.pl. Możemy tam zobaczyć. Także na razie dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.